Kochani, opiekowanie się tak naprawdę to jest spełnianie życzeń. Jeżeli ja się opiekuję jakąś kobietą, to po prostu spełniam jej życzenia. Jeżeli taka kobieta się opiekuje facetem, to tak naprawdę spełnia jego życzenia. Na przykład strzyże go, myje, uśmiecha się do niego, czy komplementuje, to też jest opiekowanie się facetem. I teraz, jeżeli ja opowiem komuś, że opiekuję się jakąś kobietą, jakimś dzieckiem lub jakimś zwierzęciem, to ja zyskuję na wartości w oczach tej osoby, której to opowiedziałem. Jeżeli ja przyznam, że mam pod opieką jakieś stworzonko, żywe stworzonko, i to może być również zwierzątko, ale może być to również kobieta, że się opiekuje, to wtedy ja zyskuję na wartości jako człowiek. Natomiast w drugą stronę, jeżeli ja przyznam się, że mną się ktoś opiekuje, to wyobraźcie sobie, że wcale nie zyskuje na wartości. I teraz następuje pewien paradoks, bo jeżeli ja znalazłem sobie księżniczkę, wyjątkową, niezwykłą, cudowną kobietę, która się mną opiekuje, która mnie karmi, która dba o mnie, to moja wartość nagle spada. Dzieje się również podobnie w drugą stronę. Czyli jeżeli jakaś kobieta znajdzie sobie księcia z bajki, który się nią zaczyna opiekować, to ona przez to nie staje się księżniczką. Ona staje się podwładną, staje się własnością księcia. Ona wtedy nie zyskuje na wartości, nie zyskuje na uznaniu. I dlatego, kochani, ja bym się tak zastanowił, bo jeżeli teraz szukasz, drogi facecie, jeżeli szukasz, drogi mężczyzno, jeżeli szukasz księżniczki i znajdziesz księżniczkę, która będzie na wyższym szczeblu rozwoju od ciebie, to ty stracisz na wartości, a nie zyskasz. Dlatego, drogi mężczyzno, proponuję ci, żebyś poszukał sobie kopciuszka, którym się zaopiekujesz. A najlepiej, jeżeli to będzie jeszcze młody kopciuszek, który się jeszcze nie został bardzo rozwinięty, który ma dopiero świeżo skończoną maturę lub jest nawet jeszcze przed maturą, i jak się takim kopciuszkiem zaopiekujesz, to ty bardzo dużo zyskasz na wartości. Przy okazji kopciuszek też może coś zyskać.